dzisiejszym młodym ludziom jest trudniej w tym świecie, czy jakoś jest odwrotnie? Ja myślę, że to ma każda moneta ma dwie strony, każdy medal. Z jednej strony jest dzisiaj łatwiej, ponieważ jest więcej sprzętu, jest dostępność, klikasz w YouTubie, wszystko masz, możesz się uczyć, lekcje, nie lekcje, jest po prostu tego wszędzie pełno. Natomiast druga strona tego medalu jest taka, że to rozleniwia też, nie? Bo wszystko jest za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dostępne i nie trzeba się o to tak naprawdę starać. No. Kiedyś było inaczej, kiedyś trzeba było, żeby kupić gitarę, to trzeba było powalczyć i to ostro. Nawet jakąś kiepską, nie? To trzeba było się postarać bardzo o to. Już nie mówię o wzmacniaczu dobrym, czy sale prób nie były tak dostępne. Możliwość nagrywania. Dzisiaj właściwie w komputerze każdy może w domu nagrać wszystko. Nie ma problemu wielosiadowo. Kupuję program, nagrywam. Kiedyś potrzebne było do tego studio. Nawet najprostsze, ale studio, żeby wielosiadowo jakiś utwór nagrać, coś dla siebie albo sprawdzić, jak współbrzmią różne rzeczy. Ale dzisiaj z kolei przez tego YouTube'a to jest gigantyczna konkurencja. Wtedy takiej nie było. Dlatego trudniej. To prawda, to też. Natomiast była konkurencja na innym poziomie. Na poziomie właśnie grania klubowego, grania koncertowego. Bo ja pamiętam takie trasy, gdzie graliśmy po Domach Kultury, na przykład na Śląsku, na Górnym Śląsku i tam w każdym Domu Kultury było po 15 zespołów, które ćwiczyły i które bardzo dobrze grały, nie? Także wtedy też była duża konkurencja. Ten szczyt gdzieś tam funkcjonował. To dlaczego akurat pan z kolegami się przebiliście, a inni nie? Układy, tak jak dzisiaj. Tak na to patrzę, pewnego rodzaju szczęście, ale też pomoc innych ludzi, którzy akurat byli w tym miejscu, się pojawili. Mówię tu na przykład o dobrym menadżerze, który był wtedy na początku oddziału, Marcin Dłuski. Cała rokestrada, która powstała przy Estradzie Warszawskiej, a więc Jacek Olochowski. Cała historia związana z płytą pierwszą, czyli Andrzej Szpilman, który miał, syn Władysława, który miał wejścia w radiu i dzięki niemu właściwie w jakiejś, mogę tak powiedzieć chyba, że dzięki niemu ukazała się pierwsza płyta. No a dzisiaj dla was tych gwiazd rocka sprzed lat, to jak wygląda ten wasz dziwny świat dzisiaj? Znaczy zależy w jakim wymiarze, no ja mam wiele tolerancji dzisiaj i takiej zgody na różne niedoskonałości ludzkie, łącznie z moimi. Natomiast nie godzę się na wszystko i to, co ten świat dzisiejszy oferuje, w wielu wypadkach mi się bardzo nie podoba. Zdaję sobie sprawę, jak ciężko to zmienić, ale myślę, że to, co najwięksi mądrale mówią, przewodnicy tacy duchowi, że cały wszechświat zaczyna się w każdym z nas i od siebie trzeba ten świat zmieniać, od siebie zaczynając.